Cześć, niecodziennie w niecodzienniku. Gość audycji Zaprojektuj swoje życie opowiada o tym, co wie, co się nauczył, o swoich lifehackach. Dzisiejszym gościem jest Tomek Szuba. Właśnie nagraliśmy odcinek. Bardzo Ci dziękuję. Było bardzo dużo o oszczędzaniu jedzenia i niemarnowaniu go w wielkiej gastronomii, w szkołach i tak dalej. A chciałem Ciebie zapytać, jak to jest z takim odpowiedzialnym kupowaniem, czy też dbaniem o to, żeby nie marnować jedzenia w domu? No to jest temat, myślę, w tej chwili bardzo, bardzo eksploatowany, w takim pozytywnym temat sensie. Rzeka. Mamy na niego 10 minut. Temat rzeka, 10 minut. Bardzo dużo już zostało powiedziane, zresztą cały czas o tym się mówi. Są kucharze, którzy się specjalizują w takiej kuchni zero waste, którzy tam pokazują, jak gotować, jak używać resztki i tak dalej. Więc generalnie rzecz biorąc, być może trudno mi będzie znaleźć jakieś dodatkowe rzeczy, które w tym zbiorze już jakichś takich lifehacków, kwestii, które się pokazuje, o którym się mówi, cóż tu jeszcze jakby dodać, nie? To jest trochę ta trudność. Ale powiedziałeś, że hotele marnują 70 tysięcy ton jedzenia. Bardzo dużo, tak. Myślę, że przekładając to na dom, to będą dziesiątki albo setki kilogramów rocznie, prawda? Tak rzeczywiście może być. I ja generalnie trochę mam problem z takimi statystykami oficjalnymi, które mówią nam tam 9 milionów ton, czy ileś tam ton jest wyrzucane. Problem polega na tym, że dane, które się zbiera do tych statystyk, one bazują na kwestionariuszach, na ankietach. A nie na mierzeniu... Dokładnie. W związku z tym, coś tam wyrzuciłem, nie? Jakiś tydzień temu jakąś jedną marchewkę. Czasami coś się wyrzuca, nie? No to jakby na tej zasadzie buduje się jakby te statystyki. One bardziej wyobrażają nasze wyobrażenie takie domowe o tym, ile i co jest wyrzucane, niż stan faktyczny. Ja muszę ci powiedzieć, że odkryłem, jak dużo wyrzucamy w momencie, kiedy segregacja zmusiła nas do odkładania bio osobno. Bio, w którym nie ma odpadów zwierzęcych. Tak. To są bardzo ciężkie śmieci, które kilka razy w tygodniu trzeba wynieść, no bo one też degradują się, więc wbrew pozorom, nawet u mnie w domu, na tyle może dlatego, że mamy kuchnię w większości wegetariańską, więc jest dużo więcej warzyw. Tak, my też nie jemy mięsa w domu. Ale też jest tego jest bardzo dużo jednak. No tak, ale to są indywidualne bardzo kwestie i jakby szukając tego połączenia między dużą, nazwijmy to tak, gastronomią, taką bardziej przemysłową, nie? Duży hotel, duża restauracja, firma cateringowa, a pojedyncze gospodarstwo domowe i tutaj pytanie jakby ile tych osób jest w gospodarstwie, ale to wciąż jest skala mikro. Tym łącznikiem to jest pomiar. Mierzyć można w różny sposób. Zwykle mierzy się kładąc przed wyrzuceniem coś na wagę i zapisując w jakimś tam dzienniczku. Nie? No ale to jest upierdliwe, kłopotliwe, zajmujące czas, bo te liczby pewnie musiałbyś wpisać za chwilę do Excela, żeby to miało sens, no to w jakimś tam okresie czasu powinieneś to robić, sumować i tak dalej. Pain in the ass, tak? Generalnie rzecz biorąc, szczególnie jak to w takim... Jak to zrobić? Macie jakąś praktykę u siebie w domu? Życiu codziennym, życiu domowym, gdzie w ogóle jeszcze są dzieci, nie? Problemem jest definicja z jednej strony, no bo co to znaczy food waste? Czym na przykład dla ciebie jest to, co się wyrzuca? Czy to są... Te skrawki z tego procesu przygotowania, obierki nie jest waste, na przykład. To jest kwestia procesu. No, ale z drugiej strony niektórzy mówią, że te obierki możesz też dalej wykorzystać, nie? Robiąc coś tam z nimi, tak? Albo grubość obierania na przykład, nie? Czy oczywiste oczywistości, jak mówi klasyk, to jest wyrzucanie jedzenia, które jest przetworzone, nie? Albo kupujemy w sklepie przetworzone jedzenie, albo robimy obiad, I nie zjadamy go, tylko wyrzucamy. Mechanizm jest taki sam, czyli robimy za dużo jedzenia w stosunku do tego, ile zjadamy. Nie? A to by wymagało lepszego planowania, bardziej uważnego życia, zwracania uwagi na nawet czasami drobne rzeczy, natomiast kluczowy jest pomiar. Alternatywą dla zapisywania tego w kalendarzyku jest system, który my zrobiliśmy, aplikację do smartfonów, która się łączy przez Bluetootha z taką niedużą wagą kuchenną. Zasada jest dokładnie taka sama, jak w naszym systemie tym przemysłowym. Połóż na wadze to, co wyrzucasz. Połóż na wagę, odklikaj w systemie, w strukturze danych.
w automatyczny sposób to się przelicza, sumuje, procesują się te dane i widzisz w wyniku ile i co i w jakich okolicznościach jest wyrzucane, bo dodatkowo określasz przyczynę wyrzucenia, to jest niezwykle istotne. Czy to zostało zepsute i przeterminowane, po prostu przeleżało się, nie, w twojej lodówce, bo jest za dużo. Kupiłem, bo chciałem kupić, ale nie ten. No tak, no bo strach, wygoda, strach znowu, tak, że zabraknie jedzenia, wygoda, kupujemy więcej, żeby do tych sklepów nie ganiać za często, szczególnie w tych warunkach covidowych. I jakby różne są przyczyny, ale my je tutaj jakby określamy, czyli łączymy w ten sposób coś, co wyrzucamy, z przyczyną. No to w ten sposób możesz tym zarządzać. To znaczy, jeżeli widzisz z danych, okay, że wyrzucasz pieczywo na przykład, nie? Bo go nie zjadam. Bo go nie zjadasz, no to łatwiej tym zarządzić, bo po prostu kupujesz mniej pieczywa. Mhm. To jakby tutaj, no wiesz, nie wynajdziemy nagle jakiejś magicznej formuły, no to jest common sense, tak? To są drobne rzeczy, które w efekcie przekładają się na niemarnowanie. Ale zwrócenie uwagi... Częstsze zakupy, mniej, nie, obserwowanie, co się wyrzuca, ile się wyrzuca, kiedy, planowanie i tak dalej. I w efekcie, i znowu, mało realistyczne byłoby założenie, i to dotyczy gospodarstw domowych, jak i biznesów dużych, nie zrobimy z naszego gospodarstwa domowego fabryki Toyoty, gdzie jest... Ale to chyba nie jest celem nigdy. Dokładnie. Chodzi nam o zmniejszenie skali. Nie wierzę, jak mi ktoś mówi, po tych 3 latach doświadczeń w ograniczaniu marnowania jedzenia, że niczego nie wyrzuca. Czyli nie ja o to chodzi, żeby... Ja to nie wierzę. Skala. Ja mam dwa wnioski z tego. Mhm. Po pierwsze, żeby zwracać uwagę, dlaczego coś wyrzucamy. Mhm. Bo bardzo, to nam bardzo da ważne, bardzo dobrą lekcję i taki feedback loop, tak? Czyli będziemy mieli informację zwrotną. A po drugie, nie dążymy do tego, żeby mieć zero waste, tylko dążymy do tego, żeby zmniejszyć skalę marnotrawienia i to już będzie miało niesamowity wpływ, tak? Oczywiście. I nawet tak, jak nie zmniejszymy jej o połowę, tylko o 10%, to i tak jest dobre, tak? Tak, bo to jest też proces, my się tego uczymy, nie? Czyli jakby uczymy się tego, żeby być bardziej uważnym. Czyli nawet jeżeli my zaoszczędzimy w którymś momencie kromkę, pół bochenka chleba, a pół litra zupy, tak? Zjemy tą zupę następnego dnia, część, nie wiem, zamrozimy, zarządzamy generalnie tą naszą lodówką i zamrażarką, patrzymy, opisujemy, kiedy co zamrażamy, co to jest w ogóle, nie? No to łatwiej nam ogarnąć tą rzeczywistość i tutaj nie jest to jakiś nie wiadomo jak duży wysiłek, jakaś super bohaterskość i tak dalej. No to drobne rzeczy, które w efekcie ograniczają skalę marnotrawstwa i nasz negatywny wpływ i oddziaływanie na cały świat. Pieniądze, które się oszczędza, bo to zawsze są na końcu pieniądze, a jakby... Ale one nie będą wielkie, prawda? Czy będą? Ciężko powiedzieć. Jakby w przypadku moim, generalnie rzecz biorąc, nieduże. My się nauczyliśmy wyrzucać naprawdę niedużo, ale wciąż mimo wszystko wyrzucamy. Mimo tych pomiarów, wiesz, dokładnej informacji, co i kiedy jest wyrzucane, ale widzę trend jakby widoczny, że wyrzuca się stopniowo coraz mniej. I koszty zakupów również spadają, prawda? Albo zwiększamy naszą siłę nabywczą, czyli kupujemy mniej, ale lepszej jakości. Produktów. No dokładnie. Okay. Czyli to nie zawsze jest tak, że tutaj wygospodarujemy sobie tam, nie wiem, te statystyki oficjalne mówią nam, że nawet 2000 zł w skali roku w gospodarstwie domowym wyrzucamy do kosza. Znowu, duży dystans, no jeżeli chodzi o te dane. To jest miesięcznie, czy 40 to nie, to generalnie rzecz biorąc, to nie jest dużo. Wydaje mi się, że tego w rzeczywistości jest znacznie, znacznie więcej. Niekoniecznie chodzi o to, żeby teraz sobie tam dokupić jakiś moduł wakacyjny i jechać nie do 4-gwiazdkowego, czy tam do 3, ale 4-gwiazdkowego hotelu, tylko żeby przeznaczyć te pieniądze, no właśnie, chociażby na zakup lepszej jakości jedzenia, tak? Bardziej ekologicznego na przykład. Czy w ten sposób mówię i to też tłumacząc, nie wiem, tam paniom w kuchniach, nie, jak jestem w szkołach, a oni się boją, no tak, no to teraz nam obetną te fundusze i już w ogóle będzie tragedia wielka. Ja mówię, no ale tak, no ale i tak wyrzucacie te pieniądze do kosza. Nie chodzi o to do końca, żeby tam ograniczać swój budżet dostępny. Ale zmienić jakość zakupowanych produktów, prawda? Dokładnie tak. Bardzo ci dziękuję. Dla mnie to jest niesamowicie wartościowa lekcja, ale to na tym polega niecodziennie, że to są trudne pytania i trudne odpowiedzi, wielkie, ale można z nich wyciągnąć właśnie ciekawe, proste rozwiązania. Ciekawe doświadczenie, dzięki za rozmowę. Niecodzienniki, co środę, zapraszam was bardzo serdecznie.